Dzień dobry moi drodzy, nazywam się Jasiek Kuroń, jestem kucharzem. Jeżeli zostaniecie ze mną, to przez kilka minut pokażę Wam, jak przyrządzić bardzo szybkie i proste danie. Bardziej chciałbym Was zainspirować, bo jest to nowość na rynku, czyli burgery wegańskie. Zwłaszcza fajna propozycja, jeżeli tak jak ja, wśród najbliższych ma kogoś, kto jest weganinem i trzeba zjeść wspólny posiłek, to myślę, że to jest bardzo fajny pomysł. Zostańcie, pokażę Wam, jak to zrobić. Burger jak to burger składa się z dwóch istotnych rzeczy. Pierwsza to są kotlety, i tutaj bardzo fajna informacja: mianowicie możemy je zrobić w piekarniku, nie musimy wrzucać na tłuszcz, co zwłaszcza dla kobiet i osób na diecie jest informacją absolutnie bezcenną. Druga sprawa to bułka. Jeżeli macie zawzięcie i czas, to możecie zrobić własną, ale najlepiej po prostu kupić sobie już dobrej jakości gotową. Kotlety, kochani, wkładam do piekarnika na 220 stopni. Na około 20 do 25 minut, najlepiej po prostu spojrzeć kiedy się zrumienią. Jeżeli chodzi o składniki, to tutaj mam pełną dowolność. Oczywiście są pewne klasyki, jak sałata, czy pomidor, czy ogórek, ale tutaj możemy sobie rotować. Możemy dodać orkoli, po prostu zrobić to, co lubimy najbardziej. A przy okazji możemy zrobić przegląd lodówki i wykorzystać rzeczy, które nie daj Boże, miałby nam się zmarnować. Pomidora pokroimy sobie w nieco grubsze plastry. Przełożymy do miseczki. Pach. Kolejna rzecz ogórek, najlepiej konserwowy. Kroimy sobie w nieco grubsze plastry. Moim zdaniem, przy burgerach, plaster powinny mieć odpowiednią grubość. Ponieważ jeżeli to pokroimy zbyt cienko, to po prostu nie będą wyczuwalne. A tak faktura każdego składnika będzie. Rozpoznawalna pod zębem. Następna rzecz: czerwona cebula, która jest nieco łagodniejsza od jej siostrzyczki, czyli zwykłej żółtej cebuli. Obieramy i kroimy w plastry. Trzy plastry powinny w zupełności wystarczyć. Pach. I to skrojenia by było tyle, e, moi drodzy. Następnie przygotujemy sobie mieszankę e, dwóch sosów. Jest to majonez wegański, do którego dodamy ketchup Pach. i doprawimy trochę solą i pieprzem, żeby dodać charakteru. Mieszamy na jednolitą masę. I taki koktajlowy dressing jest gotowy. Kolejna rzecz to sałata. Możemy wykorzystać urkole, możemy wykorzystać sałatę masłową. Lodowa, moim zdaniem, jest już troszeczkę słabszym pomysłem. Natomiast rzymska jest bardzo fajna, ponieważ jest jędrna, dość twarda i też wyczuwalna pod zębem, także doda swojego charakteru. Pachy. Jesteśmy już na ostatniej prostej, wystarczy wszystko złożyć, składniki mam pokrojone i wychodzi nam piękny i bardzo fajny, wegański, domowy burger. Po 21 minutach wystarczy zerknąć do piekarnika i jeżeli ktoś ma wyparzone rączki, to może sobie szybko wyjąć. Jak widzicie, kotlet jest delikatnie przyrumieniony, to już jest właśnie ten etap, kiedy możemy wyjmować. Oczywiście zawsze możemy przyrumienić go bardziej, wszystko zależy od własnych preferencji. No, i teraz zostaje nam tylko złożyć. Pierwszą rzeczą, którą dajemy, jest to liść sałaty albo dwa. Teraz możemy dodać ogórki konserwowe. Pach. Do tego dodamy sobie dwa plasty pomidora. Cebulę, która nam niewątpliwie tutaj charakteru. Dodamy na no to burger. Do tego, a właściwie na bułkę, dodamy sos, pach, i moi drodzy, składamy. Jest to burger, który nie mętliwie przy stole. Tylko łączy, a nie dzieli. Nie będziemy mieli żadnych wyrzutów, że burger jest mięsny, bowiem wszyscy będą jedli wegańsko. Jest to niewątpliwy plus, a kuchnia powinna łączyć. Także ile nam to zajęło? Łącznie samej roboty było ze trzy minuty. Nie spinaliśmy się na Himalajach Kulinariów, ale bardziej chciałem Was po prostu zainspirować. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia.